Witam cię serdecznie. Z tej strony Darek Zenlinada. w tym materiale opowiem Ci o kilku frazach, a także słowach związanych ze zdrowiem. To będzie materiał dla totalnie początkujących osób lub dla osób, które dotychczas nie uczyły się języka angielskiego. Jeśli Ty znasz angielski, to już teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Daj swoje propozycje tego typu fraz w komentarzu, bo na tej podstawie stworzę nowe listy tego typu. Wierzę, że czasem takie jedno słowo, słowo kluczowe, może być bardzo przydatne w sytuacji podbramkowej, w sytuacji na przykład kryzysowej. Po czasem wystarczy zapamiętać jakieś słowo klucz. Które może być bardzo istotne w danej sytuacji, i za chwilę postaram się to udowodnić. Pierwsza propozycja to: I feel pain. Słowo pain nie jest jedynym słowem na opisanie bólu w języku angielskim, ale moim zdaniem jest jednym z najpopularniejszych. Więc nawet jeśli nie będziesz w stanie powiedzieć całego zdania: I feel pain, czyli czuję ból w konkretnej części ciała, to możesz powiedzieć: I feel pain i wskazać. I feel pain in my head. Nawet nie musisz powiedzieć tego zdania wystarczy powiedzieć: pain, pain 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 i twój rozmówca czyli potencjalny lekarz cię zrozumie. No właśnie. A jeśli mówimy o lekarzu to warto znać słowo doctor. Doctor czyli doktor lekarz to słowo też będzie jednym z tych zrozumiałych na całym świecie. I need a doctor czyli potrzebuję lekarza. Możemy to powiedzieć naszemu rozmówcy. Czuję się źle. I need a doctor. Kimkolwiek będzie Twój rozmówca, zrozumie, że jest coś z Tobą nie tak i czujesz się źle. Następne ważne słowo, bardzo istotne, to słowo, które opowie, że masz alergię, że jesteś alergikiem czy alergiczką, że masz uczulenie na coś. So, I am allergic to. Jestem uczulony na coś. Na przykład, I am allergic to potatoes. I am allergic to fish. To milk. W zależności od tego, od czego Ty masz uczulenie, warto się tych słów nauczyć, żeby w razie czego w danej sytuacji móc przedstawić to naszemu rozmówcy: I am allergic to, czyli jakby ja jestem alergiczny do. Tak to brzmi, taka składnia języka angielskiego. Nie zastanawiamy się, dlaczego. Po prostu bierzemy to jako całe zdanie. Ale nawet jeśli zapamiętasz słowo klucz, czyli allergic, i powiesz allergic milk, to twój rozmówca też prawdopodobnie Cię zrozumie. Pamiętajcie, że to są frazy. W sytuacjach kryzysowych, które warto mimo wszystko znać, I have a fever. Fever oznacza gorączkę, czyli stan prawdopodobnie oznaczający jakąś chorobę, że coś jest z nami nie tak. I have a fever. Dosłownie. Albo można też powiedzieć she. She has a fever. He has a fever. Wskazujemy na kogoś, kto ma gorączkę, kto ma podwyższoną temperaturę. Można też powiedzieć ogólnie I feel sick. Sick, czyli chory, ale też można powiedzieć I feel dizzy. Dizzy, czyli taki skołowany. Dosłownie mam zawroty głowy. I feel dizzy, I feel sick. Czuję się chory, mam zawroty głowy. Słowo drugs, które może zszokować na samym początku, gdy nie wiemy, że ono oznacza także lekarstwa. Ponieważ drugs można przetłumaczyć sobie w głowie jako prochy. Jak najbardziej mogą i są to zwykłe lekarstwa, takie, które bierzemy. So drugs. O, medicine. Medicine, czyli też lekarstwo. I tę frazę warto znać w takiej sytuacji, gdy na przykład poczujemy się źle, wiemy, że mamy jakieś lekarstwa schowane w jakiejś części garderoby, czy w jakiejś części naszego wyposażenia. Przykład masz cukrzycę i masz insulinę schowaną do torby. So drugs in my bag. Lekarstwa w mojej torbie. Nawet nie musi być to całe poprawne zdanie. Nie musimy powiedzieć drugs are in my bag. Drugs are in my pocket, in my jacket. Po prostu zapamiętujemy słowo klucz. Drugs albo medicine, medicine in my. I tutaj dalsza część zdania. In my jacket, w mojej kurtce. In my wallet, w moim portfelu. Czy w innym miejscu, w którym jesteśmy w stanie to wskazać. Kolejny poważny zwrot to had attack. Czyli atak serca, czyli zawał, sytuacja, która teoretycznie może zdarzyć się każdemu, niezależnie już teraz od wieku, od płci. Więc, gdy czujemy jakiś nietypowy ból w kratce piersiowej, będąc za granicą, czy w kraju anglojęzycznym, warto znać taki zwrot. Wystarczy wtedy powiedzieć: I feel pain, można dodać, in my chest. Hot attack albo że ktoś komu my udzielamy pomocy, można też podejrzewać, że on ma heart attack i wtedy warto też powiedzieć: Call an ambulance, czyli zadzwoń po ambulans, po pogotowie: Call an ambulance. I tutaj taka porada. Można powiedzieć życiowa. Jeżeli jest grupa ludzi, na przykład 10 osób i dzieje się coś złego, to wtedy warto wskazać konkretną osobę i poprosić ją o pomoc, żeby to ona zadzwoniła na pogotowie. So you call an ambulance. Ponieważ wśród tych 10 osób, gdy powiemy ludzie dzwońcie po pogotowie, to nikt z nich tak naprawdę nie poczuwa się do tego obowiązku. Więc warto wtedy konkretnie wymagać od danej osoby. Wyjmij telefon, phone, call an ambulance, call the doctor itd., to jest taka krótka lista, zaledwie kilku zwrotów, ale jeszcze raz zachęcam Ciebie do rozwijania tej listy. Napisz swoje propozycje, jakie Twoim zdaniem najważniejsze frazy i zwroty tego typu warto znać. Bo ja na tej podstawie stworzę kolejny materiał, kolejną listę tego typu i postaram się coś ciekawego na ten temat opowiedzieć. A jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostań ze mną nieco dłużej. Koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i koniecznie też polub moją stronę na Facebooku. Pamiętaj też o tym, będzie to dla mnie bardzo miła nagroda za ten materiał, który przygotowałem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!